Witam Was serdecznie ponownie. W dzisiejszym filmie będzie bardzo dużo nowości, mogę powiedzieć takich chyba trochę drogeryjnych, a trochę nie, dlatego że zebrałam sobie tutaj wszystkie nowości, o których Wam mówiłam do makijażu, dlatego że raz w miesiącu robię taki film nowości makijaż i robię też nowości z pielęgnacją, ale tak jak widzicie, no makijaż to można przetestować dosłownie w 2 dni i dać Wam znać, jak się sprawdza, co o nim myślę, co warto kupić. Staram się to robić regularnie, staram się to robić dosyć często, żeby może te osoby, które lubią makijaż tak jak ja, bo ja nie tylko uwielbiam pielęgnację, ale kocham również makijaż ponad wszystko. Naprawdę uwierzcie mi, że czasami nawet jest mi przykro, że mam kanał z pielęgnacją, że jest tak mocno nakierowany na pielęgnację, bo nie mogę tak często mówić o makijażu. W ogóle zaczynałam YouTube'a i słuchajcie, to już było prawie 7 lat temu. Ktoś mi powiedział, że 7, ale mi się wydaje, że 6. To byłam pewna, że z pielęgnacją nie będę miała nic wspólnego, ale pierwszy film, jaki zrobiłam, to był film pielęgnacyjny, chociaż chyba to byli ulubieńcy. Dzisiaj pokażę Wam to, co ostatnio kupiłam. Pokażę Wam też ciekawe nowości, jeżeli chodzi o paczki PR-owe, bo troszeczkę też mi się tego zebrało. Ale postaram się, żeby ten odcinek nie był za długi i chciałabym zdecydowanie od nowego roku 2024 robić mniej krótszych filmów. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Wiem, że pewnie jest tu parę osób, które lubią ze mną leżeć w wannie przez 40 minut, ale też możecie obejrzeć sobie w tym czasie 2 różne filmy. Albo nawet 3 różne filmy. Zobaczymy. Na razie to wiecie, to jest tylko tak w sferze marzeń, a to co z tego wyjdzie, zobaczymy w 2024. I zobaczymy też, gdzie ja wtedy będę. Ponieważ ja jestem pudromaniaczką, to zacznę może od pudrów, których ostatnio uzbierało mi się bardzo dużo i ja naprawdę pudry uwielbiam. I zawsze jak mi ktoś pisze, że nie ma oczekiwanego efektu u niego, jeżeli chodzi o makijaż twarzy, jeżeli chodzi o podkład na przykład, przypuśćmy, że mówię w jakimś podkładzie, że jest super, że świetnie się zachowuje na skórze, że pięknie wygląda przez wiele godzin. I ja zawsze mówię o tym w kontekście pudru. Ja sobie po prostu nie wyobrażam, że mogę nie utrwalić makijażu, że może mój makijaż być nieprzypudrowany. Dzisiaj na przykład nie mam przypudrowanych bardzo mocno, bo tak bardzo delikatnie to zrobiłam, powiem Wam czym, boków twarzy, natomiast środkowe partie twarzy, które mi się przetłuszczają, gdzie mój makijaż ma tendencję do tego, że może migrować, bo mam tutaj dużo po prostu sebum zwyczajnie, tak jak każdy normalny człowiek, jeżeli macie skórę mieszaną albo tłustą, to macie bardzo dużo sebum na skórze, albo mniej, ale to sebum zawsze jest. No i skóra w związku z tym to sebum przez kilka godzin w ciągu dnia będzie produkowała, zależnie od tego, jak Wasza skóra jest dobrze nawilżona, tyle tego sebum będzie. To się też zmienia z wiekiem. Ogólnie skóry tłuste mają problem, bo rzeczywiście tego sebum wyrzucane jest bardzo dużo. No i wtedy konieczne jest nie szukanie podkładu, który będzie jak maska i będzie trwały jak, nie wiem co, jak beton albo cement na skórze, ale najważniejsze wtedy jest, żeby mieć również do takiego bardzo dobrego podkładu o przedłużonej trwałości bardzo dobry puder. No i to jest według mnie rozwiązanie, które nie tylko sprawdza się przy utrwalaniu makijażu, ale również sprawdza się przy konkretnym wyglądzie skóry, czyli na przykład jeżeli chcemy mieć skórę o wyglądzie bardziej satynowym, mamy inne pudry. Jeżeli chcemy mieć skórę, która jest bardziej świetlista, mamy inne pudry. Jeżeli chcemy mieć skórę, która jest zmatowiona, również mamy inne pudry. Ja tutaj mam dzisiaj 2 bardzo różne pudry. Ostatnio opowiadałam Wam w filmie jesieniary o tym pudrze Belle. Ja go tylko tutaj przypominam, tak jak mówiłam, warto go kupić, sprawdziłam na stronie Belle, ta kolekcja jest cały czas dostępna, co uważam, że jest super, bo pachnie takim czymś waniliowym i pudrowym. Jest to puder z olejem z dyni. To może nie jest najważniejsze, ale rzeczywiście jak go się dotyka, to on jest taki super satynowy i bardzo mięciutki. I też bardzo podoba mi się jego taki bardzo ładny, waniliowy kolor. Dzięki takiemu kolorowi pudry z reguły niwelują zaczerwienienie na skórze, jakieś być może naczynka, jakieś być może nawet ślady po wypryskach, ogólnie zaczerwienienie na skórze. Natomiast bardzo ładnie też dopasowuje się do skór po prostu jasnych, ale mam dla Was dzisiaj też 2 pudry, tak jak mówiłam, zupełnie inaczej działające, takie, które mnie zaintrygowały, powiem szczerze. I tutaj kolekcję Vibo znalazłam, jak ją w sumie znalazłam? Chyba na Instagramie Vibo, bo ja Vibo obserwuję na Instagramie. Oni mają bardzo tanie linie kosmetyków, które no można powiedzieć, że są skierowane bardziej może do nastolatek niż do mnie. Ja tutaj już jestem starą babą, ale często te kosmetyki kupowałam i zaczynałam kanał, prowadziłam go tam może 2 lata, to bardzo dużo tych kosmetyków w ogóle u mnie na kanale było. I naprawdę są to bardzo dobrze jakościowo zrobione kosmetyki. Jak na tą cenę, którą one mają,
to Vibo robi świetne przede wszystkim produkty pudrowe, czyli ich rozświetlacze, ich właśnie pudry. Czasami cienie, chociaż wolę pudry i wolę rozświetlacze. Tutaj znajdziecie naprawdę dużo wspaniałych opcji, jeżeli chodzi o te kosmetyki. No i tak jak mówię, wypuścili nową kolekcję, która jest cruelty free, są wszystkie kosmetyki, ich są cruelty free. I najbardziej zainteresował mnie sypki puder do twarzy z jedwabiem. Utrwala makijaż, zapewniając efekt wygładzenia skóry, nadaje świeży wygląd i efekt Photoshopa. Idealny do każdej skóry. Tutaj parę osób się wypowiadało na temat tej kolekcji. To będzie tak, bo tak jest do góry nogami. Ta kolekcja, nie pamiętam jak się nazywa, ale puder nazywa się It's All About You. Silk Loose Powder. Ten puder mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo spodobał. Jakoś tak przyciągnęło mnie do niego. Wiecie, jestem jednak pudromaniaczką, więc chciałam go koniecznie sprawdzić. Bardzo ma, uważam, fajne opakowanie, ponieważ tu jest siateczka schowana za takim plastikowym dyspenserem. Dzięki temu puder się nie rozsypuje. Jak na puder drogeryjny, puder tak tani, no to jest rozwiązanie, które widziałam w marce Becca wiele lat temu. I też zobaczcie na jego naprawdę doskonały kolor. Znowu przepiękny waniliowy odcień beżu. To jest puder transparentny, ale zawsze taki kolor mówi o tym, że puder będzie bardzo dobrze do tej skóry się dopasowywał. Szczerze powiem, to ja wolę pudry transparentne w kolorze takim właśnie jasno-brzoskwiniowym, jasno-beżowym niż białe. Coś z tymi białymi pudrami jest tak, że troszkę im nie wierzę. Oczywiście są takie, którym ufam bardzo, ale jest to trudniejsze, żeby zrobić puder transparentny, który nie odbija się na skórze, na przykład podczas flesza. I muszę powiedzieć, że ten puder mnie bardzo zaskoczył. On jest bardzo miałki, bardzo śliski pod palcami. Daje na skórze efekt mocnego wygładzenia i też fajnego takiego satynowego matu. Bardzo mięciutki. No, czuć rzeczywiście, jest taki zmiękczający puder. Jak go nakładacie na skórę, ja tu dzisiaj wprawdzie, to przepraszam, nie zrobiłam przebitek, ale zrobiłam to celowo, bo jestem ostatnio już tak zestresowana, że staram się robić filmy, żeby były mniej skomplikowane. Także mam go dzisiaj na środkowych partiach twarzy. Mogę się tutaj przed Wami jeszcze przypudrować tą metodą, którą dzisiaj stosowałam, czyli będzie to gąbeczka. Sobie troszkę nałożę tego pudru, bo mi się broda przetłuszcza zawsze. I skrzydełka nosa. I uważam, że on jest naprawdę tak delikatny i tak fajny, że możecie spokojnie tym pudrem robić również baking pod oczami, czy też pudrować skórę pod oczami. I teraz pędzelkiem Hulu P92, jeden z moich ukochanych pędzli do różnych rzeczy, na przykład do ciemnych bronzerów, do różu, do rozświetlacza. Uprzątnę nadmiar tego pudru i skóra natychmiast jest wygładzona. Bardzo jest wygładzona, bardzo gładziutka. Dzisiaj nie mam żadnego na środkowych partiach twarzy, żadnej bazy pod makijaż, ale skóra jest wygładzona i naprawdę ma taki nieskazitelny wygląd. Też tego pudru używałam tutaj w te miejsca. No tutaj już mam zupełnie inną skórę, więc puder, który matuje, no nie jest mi po prostu tam potrzebny. Zresztą miałam do wykorzystania drugi puder, więc daję Wam znać, że ten puder naprawdę warto kupić. Mam różne pudry w swoim tutaj zbiorze, 80 pudrów. I ten puder akurat naprawdę zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Teraz drugi puder. Marka, którą akurat zobaczyłam na kanale u Maksineczki i ona się zarzekała, że ten puder to jest zastępstwo dla pudru Hourglass. Dzisiaj będziemy miały jeszcze jeden dupe, czyli taką kopię pudru bardzo drogiego. I ten puder, który za chwilkę Wam pokażę, ma być kopią dla tego pudru. Ja mam tutaj miniaturę. Jest to puder Hourglass, który kocham miłością absolutną. Kupiłam sobie miniaturkę i powiem szczerze, że bardzo wolno go zużywam, więc na razie nie kupiłam jeszcze dużego. Jest to Veil. Veil daje efekt satynowej, gładkiej, takiej delikatnie połyskującej satyną właśnie skóry. Jest to puder w kolorze również takim żółtym, bardzo mocno takim waniliowym. Przepięknie właśnie wygładza, przepięknie odbija światło, przepięknie bluruje, więc dla osób, które chcą mieć efekt wygładzenia i być może ich skóra jest bardziej skórą mieszaną, tak jak moja, czyli macie suche partie, czyli normalną skórą dojrzałą, skórą suchą, bo do skóry tłustej według mnie pudry rozświetlające, one się nie za bardzo będą sprawdzały. Tutaj zdecydowanie przy skórach tłustych bardziej poleciłabym ten puder albo Pumpkin. Chociaż nie są to moje takie rekomendacje 100% do skóry tłustej. Jak macie pytania, to tutaj w komentarzach zadajcie, ja postaram się odpowiedzieć. Natomiast ten puder pod każdym względem wygląda na kopię pudru Hourglass do tego stopnia, że ma podobny kolor, podobne wykończenie.
i naprawdę jestem zszokowana. Jest to marka włoska, więc włoskie kosmetyki to są w ogóle jedne z najlepszych kosmetyków na świecie i bardzo dużo marek wysokopółkowych, marek premium produkuje swoje kosmetyki w fabrykach włoskich. Oni naprawdę świetnie robią kosmetyki. Nie do końca ten puder jest może identyczny kolorystycznie, dlatego że on jest bardziej brzoskwiniowy w kolorze, z tego co widzę, że tutaj odkręcę. Tak, on jest wyraźnie w kolorze bardziej brzoskwiniowym w pudełeczku i jak się go wysypuje na wieczko, również on jest w kolorze bardziej brzoskwiniowym. Tu ten puder ma akurat 3 kolory, więc zwróćcie uwagę też na kolor, który będziecie kupowały, dlatego że ja mam odcień 02. Ja o tym konkretnie kolorze mówię. Nie mówię o kolorze 01, który jest pudrem białym zupełnie, więc on daje zupełnie inny efekt już wtedy. Natomiast ta 02 to jest Velvet Skin Loose Powder i tym pudrem pudrowałam sobie dzisiaj czoło, pudrowałam sobie delikatnie boki twarzy i jak używam Hourglass, jak używam tego pudru, naprawdę nie widzę znacznej różnicy. Tak jak mówiłam, on ma taki lekko brzoskwiniowy kolor. Może zróbmy tak, że znowu nałożę go na mój pędzelek i delikatnie wpracuję go w skórę. Tak niesamowicie wygładza skórę i tak ją mocno bluruje, mogę ci też pod oczami, że dosłownie no, jestem zszokowana, bo jednak ten puder kosztuje... Ile ja za niego płaciłam? 20 kilka złotych wydaje mi się za te 12 gram, więc no, jest to 1/20 ceny niektórych pudrów, 1/10 może. Może niektórych rzeczywiście 1/20, ale jest to naprawdę bardzo tani puder. Można też nim robić delikatny baking, może sobie jeszcze spróbujemy. Czyli nałożyć go i zobaczcie, że on też się do tego nadaje, szczególnie przy skórze suchej. Dla wizerzystów, myślę, to zdjęcie to będzie też świetny puder. No tak ładnie wygląda, że dla mnie samej to jest niewiarygodne. Naprawdę niewiarygodne, że puder w takiej cenie może być aż tak dobry. No dobrze, skończmy z tym pudrem, bo mam jeszcze jeden. To jest akurat puder, który będzie zastępstwem, uwaga, dla kolejnego super kultowego kosmetyku, czyli By Terry. By Terry, która zrobiła naprawdę genialną linię kosmetyków, której podkład uwielbiam, po prostu uwielbiam ten podkład. To, jak on pięknie wygląda na skórze. Akurat dzisiaj znowu mam mój balsam BB, mój krem BB, czyli ten. Ale powiem wam, że ilekroć używam By Terry, trwa to parę sekund, nakładam go na skórę, skóra wygląda wspaniale. Jeden z najlepszych podkładów, na pewno jakie miałam w życiu okazję testować, na pewno jest to kosmetyk roku. I tutaj drugim takim kultowym właśnie produktem marki jest puder, który nazywa się Hydra Care Setting Powder. Tutaj znowu mam miniaturkę, którą sobie kiedyś kupiłam i też jak widzicie ona jest prawie pełna. Bardzo mało tego pudru w ogóle się zużywa. To są niesamowicie wydajne kosmetyki. Bierzecie odrobineczkę na mały pędzel, wcieracie w skórę. Szczególnie świetny jest to puder dla skór bardzo wrażliwych, właśnie suchych. Dla skór, które na przykład chcą mieć taki cienki puder, który nie ma takiej, wiecie, konsystencji, która jakby do skóry się przykleja. Nie daje on też wtedy dużego krycia. Tutaj macie coś takiego, że on po prostu dodatkowo jeszcze ma to krycie, bo ma ten kolor i w jakiś taki sposób się wchłania w skórę, że nakładacie go, on tak robi, jakby się w nią wchłania. A te pudry pozostają na powierzchni skóry. Są to takie pudry wykończeniowe. No i tutaj podniosłam coś, co jest zastępstwem właśnie dla pudru By Terry. Tak jak widzicie, ma on białe opakowanie, takie bardzo futurystyczne. Ja już tutaj trochę się zdenerwowałam na niego, że on jest taki dziwny i że na pewno jak go postawicie gdzieś na półce, to zajmuje dużo miejsca. Bardzo ma dziwny ten dozownik. Nie podoba mi się to niestety. Ja nie lubię takich udziwnień. Tu jest takie sitko w środku. Tu macie taką gąbeczkę. Oczywiście nie używa się tego w ten sposób. Ja tego nigdy bym tak nie robiła, bo to jest bardzo niehigieniczne. I tego również nie polecam. Robię to w taki sposób, że go odkręcam, wstrząsam opakowaniem albo odwracam je do góry nogami. Ja radziłabym delikatnie wstrząsać. Wtedy odrobina tego pudru osadza się na tym sitku i wtedy ja sobie pędzlem ten puder nakładam, co zresztą teraz zrobię. Więc weźmy go odrobinkę i nałożę sobie troszkę pod oczy. Taki bardzo niesamowicie wygładzający puder. Bardzo przypomina By Terry, jeżeli chodzi o to, jak na skórze, po prostu jest odczucie na skórze jest identyczne. I ten puder nazywa się Invisible Touch Face Fixing Powder. Także daję wam też znać, że marka Kiko Milano wróciła do Polski, bo jak wiecie, miała swoje sklepy stacjonarne i można było też kupować online z jej strony, ale to się wszystko pozamykało.
i marki w Polsce przez chyba 2 lata albo nawet 3 nie było. Bardzo się cieszę w ogóle, że wróciła, bo to jest jedna z najtańszych marek. Znaczy może nie najtańszych, ale jest to jedna z marek drogeryjnych, która świetnie, dosłownie świetnie kopiuje bardzo drogie marki. Tutaj pamiętam, że przez lata obserwowałam to, jakie mieli kolekcje, jakie były kosmetyki i czasami ich kosmetyki były tak fantastycznej jakości jak kosmetyki premium, które kupowałam za 3 razy albo 5 razy wyższe po prostu pieniądze. Także bardzo się cieszę, że oni znowu są dostępni online. A teraz pokażę Wam coś również z polskiej marki Kobo Professional, także tutaj możemy się domyślić, że będzie to bardziej kosmetyk skierowany do profesjonalistów albo dla maniaczek makijażu, które po prostu kochają się malować i które chcą mieć coś, co przepięknie wzbogaci ich makijaż. Jest to baza utrwalająca właśnie z tej linii stworzonej z Danielem Sobiesińskim. Właściwie to nie wiem, czy Daniel do nich tworzy wszystkie kosmetyki, czy tylko część. Nie wiem dokładnie jak to jest, ale on na Instagramie zawsze swoim daje znać, które kosmetyki kolejne pojawiły się w marce Kobo, jeżeli chodzi właśnie o to, co on sam stworzył. Więc tutaj jest to taka baza, More Than Color, i pokazywałam Wam tą brązową. Ja jestem zakochana w tej bazie. Tak jak mówiłam, bardzo mocna pigmentacja, no trzeba dość szybko pracować, trzeba brać jej bardzo mało. Świetnie się rozprowadza, świetnie się utrwala, świetnie się blenduje. Jest to kosmetyk dla mnie, który naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Chyba kosztuje 26 zł za sztukę, ale można też dostać je w jakimś tam promocjach. Czasami była promocja 2 za 1, coś takiego, więc naprawdę warto sobie kupić kilka kolorów. Są dokładnie 4 i odgrażałam się Wam, że dokupię jeszcze 2 kolory, które się bardzo podobały i dokupiłam je. Kupiłam sobie właśnie ten pomarańczowy, nazywa się on 04 Papaya Shake i dokupiłam sobie przepiękny róż, który zresztą lądował u mnie na powiekach jako baza przez chyba 2 miesiące bez przerwy, Pinked Venus 03. To jest w ogóle taka baza, która może być stosowana do twarzy. To jest bardzo ciekawe, bo to jest taka jakby farbka, dosyć gęsta farbka po prostu wpłynie. Do twarzy, do oczu, do ust. Przepiękne są to cienie, w ogóle powiem Wam, że na przykład ten róż. Zobaczcie, jaki to jest cudowny kolor. Tutaj kamera w ogóle te kolory zawsze trochę przekłamuje, ale jest to coś takiego pomiędzy takim różem Barbie Pink, jaka to jest w ogóle pigmentacja. Róż Barbie Pink z takim delikatnym, brzoskwiniowym jakby odcieniem. Ja biorę tych baz z reguły ociupinkę, rozcieram na przykład na całej powiece albo na części powieki. To jest na przykład świetny kolor dla podbicia, przypuśćmy, makijażu w fiolecie, w błękicie. Będziecie wtedy miały tą kolorystykę, która powoduje, że właśnie tutaj mam palety dzisiaj chłodne, więc mogę Wam pokazać na przykład, jak wygląda szary cień na czymś takim, no bo też trzeba wtedy być troszeczkę, trzeba wiedzieć, jak działa po prostu koło barw, prawda? I wiedzieć, jeżeli połączymy kolor z jakimś kolorem, co nam wyjdzie, tak? Albo na przykład jak chcemy podbić sobie jakiś różowy cień, tak? To znowu widać, że to też działa w taki sposób, więc może rzeczywiście jest to produkt bardziej skierowany do wizerzystów, do profesjonalistów. Bardzo ciężko to zmyć, w ogóle chciałam zmyć chusteczką, ale nie daje się. Pokażę Wam jeszcze ten pomarańcz, bo też jest przepiękny. To są takie 2 kolory, które naprawdę wzięłam ich trochę za dużo i tutaj będę miała całe ręce brudne. To jest ta Papaya Shake. Też używałam jej po właśnie brązowe makijaże. Makijaże, które są właśnie w takim kolorze bardziej, powiedziałabym, jakimś takim brzoskwiniowym. Mają jakieś złote, jakąś zieleń. Tu po prostu jest bardzo dużo żółtego pigmentu, więc pięknie po prostu podbija to ciepłe cienie, więc można też rzeczywiście te kolory ze sobą fantastycznie mieszać. Co jeszcze robię, to mieszam je z korektorami, dlatego że wtedy możecie sobie zwyczajnie kolory rozbielić. Bardzo te bazy polecam. Wiem, że część osób, które tutaj pracują na YouTubie, polskich YouTuberów, już też pokazywało te bazy. Jeżeli chcecie znać moje zdanie, to uważam, że jest to naprawdę świetnie zrobiony kosmetyk. I jakbym pracowała w dalszym ciągu jako wizerzysta na sesjach szczególnie kreatywnych, to no, byłabym zachwycona, że tak dobrej jakości kosmetyk mogę kupić sobie w tak doskonałej cenie drogeryjnej, więc kolejny świetny drogeryjny kosmetyk polski. Bardzo się cieszę, że mamy tak dobre kosmetyki. I nie wiem, czy wiecie, że Daniel Sobieśniewski właśnie wypuścił swoją własną markę kosmetyków. Nazywa się Daso, czyli Daniel Sobieśniewski, i można ją kupić chyba w drogeriach Natura. No i właśnie, jeszcze powiem Wam tylko tak króciutko o tej palecie, bo to jest paleta, która lądowała u mnie na powiekach ostatnio bardzo często. Naprawdę się nad nią troszeczkę znęcałam. Tego może tak nie widać bardzo, że ja jej często używam, ale te głównie 3 cienie, czyli ten szary, beżowy i ten taki brzoskwiniowy, właśnie te cztery cienie, tutaj nie chciałam Was razić lusterkiem, bo ono się niestety nie składa, ale te
cienie tutaj, te matowe, wszystkie używam z przyjemnością i te dwa. Natomiast no nie używam, przyznaję się, nie używam w ogóle tych dwóch cieni, tego czarnego i tego różowego. Tutaj one mi się do niczego by nie przydały w moim makijażu. To jest paleta Cold Crush. Bardzo ją lubię i bardzo Wam chciałam tą paletę polecić, bo mówiłam Wam, że przetestuję tą paletę, dam Wam znać. Wprawdzie na oczach mam coś zupełnie innego, mam nowości. Tutaj dzisiaj na sobie mam test mały, jeżeli chodzi o makijaż oka, bo no nie mogłam się zwyczajnie doczekać, a chciałam też zrobić sobie test kamerowy, żeby zobaczyć, jak ta nowa paleta wygląda na moich powiekach. I akurat ta marka myślę, że będzie z nami na początku grudnia dopiero, ale jeszcze mam kilka kosmetyków do przetestowania, więc tutaj nie zapeszają, ale kosmetyki mi się niesamowicie podobają. I dzisiaj też używałam akurat tej farbki z marki Hermes Beauty. Robiłam ostatnio z nimi oddzielny film. To jest akurat odcień, który nazywa się Strobe. Ja po prostu ostatnio idę w takie chłodne kolory. Tutaj bardzo Wam te cienie polecam, bo również są świetne. Jest to akurat cień metaliczny. Jeden z moich ulubionych kolorów, muszę powiedzieć, Strobe. Przepiękny, taki metaliczny, chłodny beż. Ja teraz w ogóle idę w chłodne kolory. Świetnie mi się te cienie sprawdzają, w ogóle bardzo mi się marka spodobała, natomiast mogę Wam tylko powiedzieć, że niestety podkład według mnie jest trochę dla mnie jednak zbyt matujący, więc do bardziej takich skór, które są skórami, no można powiedzieć, bardziej tłustymi niż moja. I też zauważyłam to dopiero po, wiecie, tygodniach stosowania tego podkładu, że jednak w jakiś sposób on jest bardziej matujący i że wolę podkłady, które są takie bardziej kremowe w wykończeniu niż ten. Ale no mam coś tutaj w zanadrzu, też mam nowy podkład, o którym też będę mówiła później. Nie wiem, kiedy zrobię jego test, ale patrzę na niego i jest rewelacyjny, więc jeszcze dużo przed nami tutaj na kanale. Drugą paletką, którą też ostatnio z przyjemnością używałam, to też chciałam Wam powiedzieć w dzisiejszym filmie, bo przede wszystkim mówię to ze względu na jakość, bo akurat ta wersja kolorystyczna, powiem Wam, no nie wiem, to zależy. Ta paletka akurat nazywa się Interstellar Smoky. To jest paleta, jak widzicie, z marki Douglas i jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z jakości w ogóle kosmetyków marki Douglas. Miała naprawdę świetne jakości kosmetyki. Że bardzo ładnie wygląda, jest taka granatowa paletka. Myślałam sobie, że pokazuję Wam tą chłodną. A malowałam się nimi obiema ostatnio też do filmu. To bardzo mi się też ta paleta podoba. Natomiast tutaj oczywiście, tak jak możecie pewnie się domyślić, nie używam tego koloru. Zobaczcie, jak ona jest ładna. Srebro. Przepiękny jest też ten fiolet. Naprawdę piękna, chłodna paleta. Jest taki ala szary granat i taki czarny z opiłkami granatowymi. Nie chodzi mi tutaj, żeby, wiecie, żeby opowiadać Wam o tej palecie jako takiej palecie Waszej, żeby ją kupić. Może nie każdy lubi, wiecie, smoky, makijaż, ale ogólnie tych palet jest kilka, więc możecie kupić różne wersje kolorystyczne. Może jak byłam przy marce Douglas, to wrócimy sobie jeszcze do czegoś, co pokazywałam Wam też, wydaje mi się, rok temu przed świętami. Jest to fajny czas, żeby takie kosmetyki pokazywać, bo teraz będą rozświetlacze. I tutaj pokażę Wam rozświetlacz, który uwielbiam, który jest również, tak jak mówię, w świetnej jakości kosmetyków Douglasa i będzie to rozświetlacz, który też jest piękny i przypomina mi trochę Hermes. Jest to ta gwiazda właśnie z marki Douglas. Te rozświetlacze są przegenialne i tu naprawdę macie jakość marki Hermes. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że również przede mną leży rozświetlacz Hermes, który Wam zaraz pokażę. To jest akurat numer 1, Bright Champagne. Ja kiedyś Wam mówiłam, że one są niezwykle podobne też do marki Becca, że to możecie naprawdę robić wiele zastępstw. To jest akurat najjaśniejszy kolor do takiej skóry, która jest bardzo jasna. Napisane jest, że to jest silnie odbijające światło i można go nabudowywać, że to jest tego typu rozświetlacz. Pokażę Wam teraz kolor, który ostatnio od marki Douglas w jakiejś paczce PR-owej dla mnie przyjechał i bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Prawda, że piękny? To jest odcień, który nazywa się 5 Bold Coral. I myślę, że powinnam tego Bold Coral zaaplikować sobie na policzek, żebyście wiedziały, że to nie jest tak, że to jest rozświetlacz tylko dla ciemnej karnacji. Spokojnie go mogą używać skóry jasne, możecie używać go latem. On po prostu ma troszeczkę inny odcień. Przepiękne są te rozświetlacze i są bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo wydajne, bo to jest rozświetlacz wypiekany, którego bierzecie, tak jak widzicie, nabrałam na bardzo luźny pędzel. Dodatkowo jeszcze zbiera się go taką cieniutką wierzchnią warstwę. Są fantastyczne, jeżeli chodzi o formułę też, naprawdę są świetne. No i tutaj muszę powiedzieć, że najnowszy rozświetlacz Hermes, który obiecałam, że przetestuję, po prostu nie mogłam sobie pozwolić, żeby go dla Was nie przetestować, który również jest przepiękny,
to jest walka gigantów, bo on jest... Ja go ostatnio cały czas też mam na policzkach. Nałożę sobie go dużo. Według mnie oba wyglądają bardzo podobnie. To znowu mamy takie ala zamienniki trochę, bo jednak Douglas jest tańszy. Natomiast tutaj w RMS możecie kupić wkłady. Więc ten kolor, jeżeli chodzi o RMS, jest bardzo piękny. To jest taki ciepły odcień szampański. Pokażę Wam, jak wygląda Bold Coral i RMS razem. RMS przygotowało go tak. To jest taki kolor, że on będzie dobry do każdego rodzaju karnacji. On po prostu się wtapia przepięknie w każdą karnację, nawet w bardzo ciemną skórę. Ja to też oglądałam na stronie RMS. No jednak, wiecie, naprawdę ich właśnie ta linia, Redimension, jest przegenialna. I ten rozświetlacz też przepięknie się nazywa, Prosecco Fizz Redimension Hydra Dew Luminizer. Świetny kosmetyk, świetny. Teraz może przejdziemy do makijażu oczu, bo mam dwa nowe tusze. Ja sobie zawsze jakby z każdego miesiąca wybieram wszystkie kosmetyki, które mi się bardzo podobają. Zauważcie, że z reguły nie mówię o kosmetykach, których nie lubię, co nawet niektóre osoby bardzo drażni. Czasami dostaję takie komentarze, dlaczego mówisz o samych super kosmetykach, a to nie ma u Ciebie w ogóle żadnych złych kosmetyków na kanale. No owszem, ponieważ ja nie mam czasu mówić o złych kosmetykach, bo ja nie robię zbyt dużo filmów, jak widzicie. I też tak jak Wam tłumaczyłam, no nie chcę po prostu wydawać takich opinii, w których mówię, że coś jest bardzo złe. Robię to bardzo rzadko. Przeważnie wtedy, kiedy marka produkuje kosmetyk, na przykład, który jest albo drogi i jest składowo taki sobie, przypuśćmy, że jest to pielęgnacja, albo jest na przykład to coś, co w ogóle mi się nie sprawdza, ale już naprawdę musi to być kosmetyk, który jest zły. Albo ma jakąś taką wadę, że na przykład po dwóch tygodniach, trzech stosowania odkrywam, że coś się bardzo dziwnego dzieje z moją skórą, że na przykład wysypuje mnie. No wtedy zawsze Wam o tym powiem. Natomiast rzadko mi się to, powiedziałabym, zdarza, tak jak widzicie, po mojej skórze wszystko jest w porządku. Dlatego też u mnie jest tylu ulubieńców, bo ja lubię mówić o ulubieńcach. Ja po prostu jestem przywiązana do tego, żeby mówić o samych dobrych rzeczach i same dobre rzeczy Wam po prostu pokazywać. Więc teraz będą dwie nowości. Nie wiem do końca, czy właśnie ten tusz do rzęs, bo może powiem najpierw o nim, bo to jest znowu polska marka Dr. Irena Eris Lash Growth Mascara, czyli maskara wzmacniająca rzęsy, która ma równocześnie odbudowywać ich wzrost. Czy to jest nowy produkt? Ja tutaj mam akurat taką kartę, dlatego że to jest taka kolekcja, którą stworzyła Dr. Irena Eris Makeup dla marki Douglas. Właściwie dla Douglasa, czyli dla perfumerii Douglas. Tutaj jest bardzo dużo różnych produktów. Ja je wszystkie mam. Mam takie olbrzymie pudło, które może zaraz Wam pokażę, jak się będę przeprowadzać. To nie wiem, czy ze sobą je zabiorę. Może je zabiorę. Natomiast maskara z tej akurat paczki PR-owej spodobała mi się najbardziej. Postanowiłam Wam o niej powiedzieć, dlatego że ona naprawdę jest świetna. Ja byłam bardzo zaskoczona tym, jak ona genialnie pogrubia, jak genialnie utrzymuje skręt, jak podkręca rzęsy, jak one dobrze wyglądają. Tutaj na tym oku, zaraz, jeszcze muszę się przyjrzeć, bo nie pamiętam. Na tym oku dzisiaj mam Dr. Irenę Eris, a na tym mam kolejną maskarę, którą zaraz Wam pokażę. Natomiast tutaj zachwyciła mnie przede wszystkim szczoteczka. To jest szczoteczka, która ma taką lekko kulistą budowę, nie wiem jak to nazwać inaczej, owalną, może owalną, nie kulistą, owalną budowę, gdzie macie dłuższe i krótsze włoski, doskonale łapie nawet najkrótsze rzęsy, jest taka bardzo precyzyjna i super mocno pogrubia. Także uprzedzam osoby, które nie lubią maskar pogrubiających. To jest maskara, która pogrubia ekstremalnie rzęsy, która może je sklejać. Czasami może zostawiać takie nawet miejsca, jak nabierzecie jej za dużo na szczoteczkę, to czasami mogą być takie kluseczki zostawać na rzęsach, ale to tylko dlatego, że nabrałyście formuły za dużo i wtedy po prostu trzeba maskarę jeszcze raz nałożyć na tą szczoteczkę. Ja maluję nią też dolne rzęsy i po prostu ja sobie, jak mam za dużo maskary, to ją z rzęs zwyczajnie ściągam i tyle. Więc dla mnie to nie jest jakieś tragedia, że ona po prostu robi takie czasami kluseczki, jak jej za dużo. To nie ma nic wspólnego z nóżkami pająka. To jest coś takiego, że maskarę nakłada się odrobinę za dużo, jeżeli jest jej za dużo na szczoteczce. Nie wiem, jak to tłumaczyć, ale formuła maskary jest super czarna, jest bardzo trwała, jest odporna na wilgoć. Przepięknie, tak jak mówiłam, rozczesuje nawet najgrubsze rzęsy. Bardzo mocno wydłuża, bardzo mocno pogrubia i wygląda przepięknie. Także jestem zachwycona tą szczoteczką, tym, że ona jest taka precyzyjna, tym, że się tak łatwo nią maluje, bo szczotka nie jest za duża. Nie lubię zbyt dużych szczotek u maskar. Wyjątkiem jest u mnie maskara Bambi Eyes, ale to jest wyjątek. Natomiast tutaj świetna szczoteczka, naprawdę genialny tusz do rzęs.
bardzo się cieszę, że to jest polskiej marki tusz. A drugi, który ostatnio przetestowałam, ma takie przepiękne opakowanie. Już nie mogłam się doczekać, żeby Wam go dzisiaj pokazać. To jest akurat Cashmere Like Tubes With Mess Free Removal. Czyli jest to maskara typu tubing maskara z marki Butter London. Nowość. Jest to maskara wydłużająca i daje ona bardzo podobny efekt. Nazywa się Soho Show, tak jak widzicie. Czyli daje ona taki efekt, taki firan rzęs. Mam ją dzisiaj z tej strony. Tu jest zupełnie inna szczotka. Taka bardzo długa szczoteczka, która też jest bardzo precyzyjna, świetna formuła. Bardzo lubię te kosmetyki, w ogóle tak jak wiecie, do makijażu. Naprawdę mają świetne kosmetyki do paznokci, świetne kosmetyki do makijażu. Więc jestem z niej bardzo zadowolona. Również się nie kruszy, również jest bardzo czarna i daje taki efekt takich welwetowych, pogrubionych mocno rzęs. Za pierwszym razem. Tutaj obie te maskary dają efekt właśnie pogrubienia, wydłużenia i takiego ładnego, zdrowego wyglądu rzęs. Są takie jakby dodatkowo ta czerń w tych obu maskarach jest taka bardzo elastyczna, taka bardzo lśniąca. No tutaj plusem, bo zaraz o tym zapomnę powiedzieć, jest to, że to jest maskara typu tubing, czyli możecie zmyć ją tylko ciepłą wodą. Ona się nie zmywa olejkami, ona się nie zmywa pod wpływem deszczu, ona się zmywa tylko ciepłą wodą, jeżeli zmoczycie rzęsy i w ten sposób będziecie tą maskarę ściągały z rzęs. Jest to, uważam, bardzo wygodne, bo rzeczywiście na twarzy nie macie tych czarnych śladów od maskary, jak myjecie się olejkami czy też czymkolwiek innym. Tylko po prostu schodzi Wam ona w takich płatkach jakby. Ona się po prostu odkleja od rzęs i bardzo łatwo jest rzęsy oczyścić. Też przez to uważam, rzęsa jest bardziej jakby wzmocniona. Wiecie, tutaj nie trzeba wykonywać jakiejś takiej niesamowitej pracy z olejkiem, pocierać. Świetnie się zmywa ta maskara, także to mi się w niej bardzo podoba. No, powiem szczerze, że tutaj dwie naprawdę świetne maskary ostatniego miesiąca. No i jeżeli jesteśmy też przy temacie rzęsowym, to odkryłam ostatnio coś, co bez przerwy mam na rzęsach. Wy tego pewnie nie widzicie, co mnie oczywiście cieszy, bo ja też lubię taki efekt na rzęsach, jeżeli chodzi o sztuczne rzęsy, że to nie jest tak, że mam takie, wiecie, firany, tylko że wszyscy mnie pytają, jaki masz tusz do rzęs. To jest bardzo dobry znak, jeżeli macie sztuczne rzęsy i wszyscy Was pytają, jaki masz tusz do rzęs, a nie jakie masz sztuczne rzęsy. To znaczy, że te rzęsy wyglądają niesamowicie naturalnie. I ja uwielbiam po prostu rzęsy takie w kępeczkach, klejone po trzy, że już macie jakby gotowe rzęsy. I odkryłam ostatnio coś, co mnie zachwyciło, na pewno będę je kupować nadal. No są te rewelacyjne rzęsy do takiego szybkiego poprawy wyglądu oka. Ja dzisiaj mam naklejone tutaj dwie kępeczki, takie te długie, które widzicie, to jest właśnie, to są sztuczne rzęsy. Tu i tu. Czyli jeżeli naklejałabym je pojedynczo, to musiałabym się trochę ponaklejać, a to zajmuje mi dosłownie 2 sekundy. Jest to świetna opcja dla osób, które tak, albo występują przed kamerą, albo idziecie na imprezę i chcecie zrobić wrażenie na koleżankach, albo na przykład idziecie na randkę i chcecie po prostu mieć naprawdę długie, piękne rzęsy, albo robicie sesję zdjęciową na przykład dla siebie, albo po prostu używacie rzęs na co dzień. Nie wiem, czy używacie, ja uwielbiam je używać przed kamerą, albo jak idę na jakiś event, gdzie mi zależy na tym, żeby wyglądać może lepiej niż na co dzień, to właśnie doklejam sobie rzęsy. To są rzęsy marki Tap Tap. Dosłownie się tak nazywają, Tap Tap. Ja domyślam się, że to są rzęsy, które pewnie są albo koreańskie, albo chińskie i naprawdę są bardzo wysokiej jakości. Zawsze takich rzęs używam też wielokrotnie. Ile razy używam takich rzęs w ciągu miesiąca? Kilka, przynajmniej kilka razy. I takie rzęsy wyrzucam po około, wiecie, pół roku. Ja po prostu naprawdę dbam o rzęsy, oczyszczam je i wiem, że będę jeszcze te rzęsy na pewno z przyjemnością kupować. Po oczyszczeniu wkładam je tutaj do pudełeczka, przyklejam w te miejsca. Mają też taką taśmę fajną, dzięki czemu możecie je przykleić. One się Wam tutaj, wiecie, nie przesuwają w tym pudełeczku, nie latają. Warto mieć jedno opakowanie na wszelki wypadek, bo na pewno kiedyś się przydadzą i super łatwo się je też aplikuje. Tu jeszcze przypomnę, o którym kleju ostatnio Wam mówiłam. Mam nadzieję, że mówiłam. Jest to Strip Lash, mój ukochany ostatnio klej do rzęs, który też szybko wysycha, jest bardzo dobry, ma skład, jest transparentny po wyschnięciu, jest z aloesem. To jest marka Kiss. Tutaj nie ma nazwy niestety marki, bo używam rzęs Kiss właśnie i ostatnio zakochałam się w tych rzęsach Tap Tap, więc może komuś przed Sylwestrem to się przyda. Kolejny kosmetyk to będzie znowu kosmetyk Kiko i też tutaj dostałam kilka kosmetyków do przetestowania i na początek rzuciłam się od razu na ten sztyft. Ja po prostu bardzo lubię konturowanie na kremowo, chociaż ostatnio pokazywałam Wam mnóstwo produktów do konturowania kremowego, by była Paese, pamiętacie, linia. Później było jeszcze AA Wings, ten
taki kremowy kontur, który też jest doskonały. Pokazywałam Wam też Fridge. To też jest kremowy bronzer, który jest świetny. On jest troszeczkę inny, bo on jest mniej może konturujący, bo on nie jest taki intensywny w wykończeniu. Ale również sprawdza się świetnie, więc było tego trochę. Pewnie to nie jest jeszcze wszystko. Jeszcze mam Gucci Westman. Przepiękny kolor. Przepiękna, taka miękka, silikonowa jakby formuła, więc super łatwo się blenduje. Jest to dosyć ciepły kolor, więc równocześnie może być on Waszym bronzerem. Ja go dzisiaj oczywiście mam na policzkach. Starałam się też nie nałożyć go za dużo i naprawdę fajnie się aplikuje, bardzo łatwo, bardzo miękko. Jakby Kiko ma w dalszym ciągu tą samą świetną jakość. Bardzo dobry sztyw do konturowania. Może nawet jest lepszy niż ten, bo według mnie łatwiej się aplikuje. Tutaj nie ma żadnej gąbeczki. Po prostu rysujecie sobie linię albo używacie go zwyczajnie z pędzelka, czyli nabieracie sobie go pędzelkiem, wcieracie w skórę i macie naprawdę takie ładne, ocieplone i wyrzeźbione policzki. Ja jestem z niego super zadowolona, także bardzo chciałam Wam polecić. Cieszę się również, po raz drugi mówię, cieszę się, że Kiko znowu jest z nami, bo oni mają naprawdę dużo dobrych kosmetyków i może będę Wam co jakiś czas niektóre z nich przypominać. Jeszcze mam do przetestowania róż, jeszcze mam jakieś inne kosmetyki, ale zwyczajnie przez to wszystko, co się ostatnio dzieje, no nie zdążyłem przetestować. Jeszcze coś z marki Astra, już tak na sam koniec tego filmu, bo film znowu będzie trwał z tego, co widzę, godzinę. Tak mówiłam sobie, a tam nie mam dużo kosmetyków, no ale... Korektor. Kupiłam też korektor. Korektor akurat kupiłam w troszkę za ciemnym kolorze niestety, ale również mnie on bardzo zaintrygował, ponieważ jest to korektor, który ma takie bardzo miękkie wykończenie i jest to korektor nawilżający. Mam bardzo ładny taki piaskowy kolor. Ja chciałam głównie używać go pod oczy i tak go stosuję. Czasami muszę go delikatnie rozjaśnić, ale ten kolor ogólnie nie jest dla mnie taki zły. Natomiast daje on taki efekt wypoczętej skóry pod okiem, nawilżonej skóry pod okiem. Ja teraz przetestowałam też markę Jensa, która niedługo będzie na kanale. I te kosmetyki to są kosmetyki klasy premium. I tutaj ten korektor, może on nie kryje tak dobrze jak Jensa. Może nie daje on takiego efektu pięknego jak korektor RMS, jeżeli chodzi o nawilżenie skóry. Ten korektor w ogóle uwielbiam. Tutaj przypominam, jeżeli chciałobyście go poznać bliżej, to zapraszam do mojego filmu właśnie z RMS Beauty. Świetny korektor, ale mimo wszystko jest to pięknie wyglądający korektor pod oczami, bo on nie wysusza. Tutaj jest masło, tak jak mówiłam, albo i nie. Masło karité w tym korektorze i ja mam odcień N02, czyli wybrałam sobie niby odcień neutralny, ale tak jak widziałyście, on jest taki bardzo żółty, bardzo taki piaskowy. I uważam, że jest to naprawdę świetny korektor, niskopółkowy, taki, który będzie znowu bardzo tani, w świetnej cenie, pod oczy, jeżeli ktoś ma na przykład mniejszy budżet, chcecie zainwestować w pielęgnację, o której ja tak dużo mówię, tej drogiej pielęgnacji, a chcecie wydać mniej na korektor, to tutaj mamy, jeżeli chodzi o markę Astra. Tutaj nie mogę się oczywiście już odnaleźć, bo już za dużo rzeczy stoi przede mną. Pokrywkę sobie chociaż wezmę. Z marki Astra bardzo Wam polecam te dwa kosmetyki. Naprawdę są świetne oba. Tutaj jeszcze nie wiem, do czego mi ten korektor, jakby z czym mi się kojarzy, ale to miękkie wykończenie pod oczami i to, jaki jest nawilżający i to, jak ładnie wygląda. Ja wprawdzie się go połączyłam właśnie z RMS-em. Mają w ogóle bardzo podobny kolor. RMS mam w kolorze 22 i ten kolor jest prawie identyczny. Więc jeżeli chcecie mieć korektor w płynie, który nawilża, to polecam, polecam gorąco. Jeszcze być może będę robiła jakieś zestawienie korektorów, cały czas się odgrażam, więc coś więcej Wam o tym korektorze powiem. Także wszystkie kosmetyki, które dzisiaj mam na twarzy, znajdziecie w opisie odcinka, oprócz palety do oczu, bo jeżeli chodzi o eyeliner, no to Varieté, niezmiennie. Akurat teraz cały czas używam tego srebrnego, tak jak Wam mówiłam, no jak przyjdzie po prostu jesień, zima, to pewnie będę używała cały czas srebra. Jest to kolor, oczywiście nie pamiętam który, 04 Silver Dust. Przepiękny odcień właśnie do jakichś takich makijaży może ciemniejszych, może takiej tonacji właśnie chłodniejszej. Rewelacyjnie się sprawdza. Jeżeli coś jeszcze używałam, o czym dzisiaj nie mówiłam, to wszystko znajdziecie tak jak zwykle w opisie odcinka, tak jak zazwyczaj znajdujecie też mój outfit, kolczyki, pierścionki, nie wiem, cokolwiek byście chciały wiedzieć. Możecie też zadać oczywiście pytanie, ale zawsze w opisie odcinka są wszystkie linki do wszystkich produktów. Zachęcam do subskrypcji kanału, bo czekam cały czas na swoje 35 000 subskrybentów. Ja wiem, że jestem kanałem może bardziej niszowym,
ale zawsze jak jest Was więcej, to ja się po prostu bardziej cieszę. Ja myślę, że też część osób zwyczajnie nie ma jeszcze subskrypcji kanału. Gorąco do tego zachęcam, to będzie dla mnie największy prezent od Was na święta. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz, zapraszam ponownie i do zobaczenia w moim kolejnym filmie.